Mam pytanie, czy chcesz wiedzieć, co o tobie myślę? Tak samo interesujące jest dla mnie, co ty o mnie myślisz. Obchodzi nas to, co inni o nas myślą. Zwłaszcza, jeśli mamy na uwadze ludzi, których szanujemy i których kochamy, to nie jest obojętne. Dla nas, co o nas myślą. A ludzie różnie o nas myślą, bardzo różnie. O Panu Jezusie też różnie myśleli, rozmaite rzeczy o nim mówili. I czasem cieszy nas to, co inni o nas myślą, a czasem sprawia wielką przykrość, bo nas źle odebrali, źle ocenili, nie zrozumieli. Gdy chodzi o chrześcijan, to jeszcze dodatkowo pojawia się tutaj pewna trudność, mianowicie my na tym świecie jesteśmy jak desant niebieski. Jesteśmy ludźmi nie z tego świata. Pan wybrał nas z tego świata, choć fizycznie nas nie, nie zabrał, ale duchowo nas wybrał i oddzielił. Jesteśmy innej kategorii ludzie. Nie, że my jesteśmy jacyś nadludzie, nie, tak nie myślimy o sobie, ale jesteśmy inni, mamy odmienny status duchowy. Mamy też wrodzoną z Ducha Świętego aktywność. Wszędzie, gdzieś, co się dzieje, to zaraz się angażujemy. Coś w sąsiedztwie, w pracy, w szkole, gdziekolwiek, na ulicy, nie jesteśmy obojętni. Chrześcijanie nie potrafi obojętnie przechodzić wokół różnych spraw, więc się angażuje, więc reaguje, więc napomina, więc prosi. No i przez to człowiek się naraża na różne opinie. A ponieważ ten skarb, nowe życie nosimy w naczyniach glinianych. To czasem to naczynie gliniane się trochę zachowa, też nie tak, jak trzeba. No, więc dodatkowo jeszcze zaczynamy o sobie słyszeć różne rzeczy. I z tego powodu właśnie chrześcijanie szczególnie są narażeni na nieprzychylne opinie w swoim środowisku. Ponieważ, jak powiedziałem, Pan Jezus wybrał nas z tego świata, i świat nas nienawidzi, i to nas nie powinno dziwić. Świat wcale może nawet nie być świadomy, że nie, nas nienawidzi. Ale władca tego świata inspiruje niechęć ludzi tego świata do uczniów Jezusa Chrystusa. Chciałbym, byśmy przyjrzeli się kilku istotnym źródłom opinii na nasz temat. Przez chwilę, byśmy sobie zrobili tako, taki przegląd, ponieważ no, właśnie to, co inni o nas myślą, wywiera wpływ. Na nasze samopoczucie, na całe nasze życie. Najpierw porozmawiajmy przez chwilę o naszych krewnych, o rodzinie według ciała, o domownikach, z którymi na co dzień mieszkamy, o naszych ciotkach, wujkach, kuzynach, itd. Otóż ci krewni mają rozmaite oczekiwania w stosunku do nas. Jeżeli oczywiście nas nie wyklęli z powodu Naszej wiary w Pana Jezusa, to żądają od nas różnych rzeczy. Żądają udziału w ich różnych imprezach, w różnych spotkaniach rodzinnych, żeby na komunię jechać, żeby tu, żeby tam, w ten, no, różne, te różne spotkania. Chcą prezentów od nas ciągle. A skąd my mamy brać te prezenty? Skąd brać pieniądze na te prezenty? Chcą, żebyśmy pamiętali o imieninach, a idziemy na imieniny. No co tam, żeby popić z nimi? No przecież my nam nie pójdziemy. I z tego tytułu zaczynają o nas źle myśleć i mówić, że my skąpi jesteśmy, że to, że tamto. I... A przecież tak nie jest, przecież my nie jesteśmy skąpi. A oni o nas mówią takie rzeczy i wiele innych. Pan Jezus zapowiedział. Że powstaną duże różnice pomiędzy jego uczniami a domownikami tych uczniów, ponieważ wiara w Jezusa Chrystusa no rozdziela, rozdziela te i konfliktuje te relacje. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na Ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową, tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego w Ewangelii Mateusza, można przeczytać. Więc to normalne, że tak się dzieje w relacjach z niewierzącymi krewnymi. Nasz pan miał tego rodzaju doświadczenia. Przecież pamiętacie, gdy ludzie tłumnie podążali za Jezusem, to Jego najbliżsi, Jego krewni wcale się do Niego nie przyłączyli. Coś się z nimi stało? Że inni szli za Jezusem, a sami krewni nie szli. A gdy już raz przyszli, to po co przyszli? Jak w Ewangelii Marka jest napisane: a krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby Go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Oto krewniacy. Tak się krewniacy potrafią zachować. Obcy ludzie cię docenią, dobrze o tobie powiedzą, a twoi krewni czasem cię tak obsmarują tyłek, że aż strach. No taka jest rzeczywistość. Nawet bracia. No, mówi człowiek, że brat to bliższy niż kwasna koszula. No, to tak by powinno być. Brat, rodzony brat. A Jezus mógł liczyć na swoich rodzonych braci? Jest powiedziane, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. W Ewangelii Jana w siódmym rozdziale to jest napisane. A co, gdy mamy wierzących krewniaków? No ci też wierzą w pana Jezusa, też się modlą, też Biblię czytają. No, z tymi to już nie powinno być żadnych Oni, Nasi wierzący krewni powinni wszyscy dobrze o nas myśleć i mówić. No tak byśmy się spodziewali. No, ale coś czasem i tutaj nie za bardzo zadziała, bo ci nasi wierzący krewni jakoś czasem oczekują, albo nawet często oczekują, że będą lepiej traktowani niż inni, bo są naszymi krewnymi. I jeszcze. Wie... Krewny i jeszcze wierzący do tego podwójnie powinieneś być, że tak powiem, nakierowany na moje potrzeby. I nieraz zachodzimy w głowę, co myślą, dlaczego tak myślą o nas nasi krewni, dlaczego mają w stosunku do nas tyle pretensji. To boli, jak się dowiadujesz, co twój krewniak o tobie myśli. Jeżeli ktoś z nas to przeżywa aktualnie, jeżeli boli go nastawienie, opinia jego krewnych, jeżeli uważa, że są niesprawiedliwi w stosunku do niego, może tak być, może to właśnie przeżywasz, to chciałem ci powiedzieć spokojnie: nie wszyscy tak myślą jak Twoi krewni. Jest ktoś, kto dobrze myśli o Tobie. A teraz parę słów o przyjacielach. Przyjaźń to wielka rzecz. Ach, prawdziwa przyjaźń rzadko się zdarza. Może dwa, trzy razy przez całe życie. Taka prawdziwa przyjaźń. Bo to, że tam ludzie mówią do nas przyjacielu, przyjacielu, to pan Jezus do Judasza nawet powiedział przyjacielu. Rozumiecie, to nie chodzi zawsze w słowie przyjacielu o obopólną relację. Pan Jezus miłował go. Ale Judasz to nie był przyjaciel, tak faktycznie. Jakie są to piękne chwile, kiedy przyjaźń się zawiązuje? Znacie te chwile? Jak się spotykamy, jak się umawiamy na kawę, jak razem wyjeżdżamy, jak różnie planujemy, jak sobie wzajemnie jedząko podajemy, prawie że tak się kochamy a masz skosztuj mojego, a ja skosztuję twojego, a jak twój kotlet smakuje, a mój, tak się kochamy. Co za, co za miły widok, jak... Ach. Ale na każdą przyjaźń tak zawieraną przychodzi godzina prawdy. Godzina albo chwila prawdy. Kiedy coś się pojawi, kiedy jakiś konflikt interesów nastąpi, czy jeden chce to, a drugi chce tamto? To się oczywiście nie staje w pierwszych miesiącach tej przyjaźni, bo wtedy to sobie ustępują, ale jak już się tak obędą ze sobą trochę, jak się obzwyczają ze sobą tak do trzech lat, to potem już A czemu ja mam? ustępować, a dlaczego? I się zaczyna, i zaczyna. I znamy też. Prawie tak samo często jak znamy piękne chwile nawiązywania przyjaźni, tak też znamy chwilę rozpadu tych przyjaźni. Czasem gwałtownie następujące tracenie tych relacji jest to bardzo przykre. przykre. I bardzo nas boli wtedy, gdy się dowiadujemy, jak się ci nasi wcześniejsi przyjaciele teraz zachowują. I co o nas myślą? Hm. Znacie to uczucie, jak ten, z kim byłeś blisko, rozmawiałeś, spędzałeś sporo czasu, planowałeś, przeżywałeś, wydawałoby się, że aż na, na śmierci, co on teraz o tobie myśli i rozpowiada? To bardzo boli, bo jak napisał Dawid: To nie wróg mielży, co mógłbym znieść. Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie. Mógłbym się przed nim ukryć. Ale Ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. To w psalmie 55 jest napisane. O, to jest przykre, to boli, że ktoś taki mówi o nas, myśli o nas złe rzeczy. Trudność jest tym większa, jeśli z naszej strony nic się nie zmieniło i dalej kochamy tych ludzi, tego człowieka. Dalej chcielibyśmy z nim być, spędzać z nim czas, witać się, wypić kawę razem, dalej mieć społeczność, dalej mieć kontakt. To boli, kiedy tak zostaniemy odtrąceni, a jeszcze do tego dowiadujemy się, co on o nas myśli. Trzeba powiedzieć, że w odniesieniu do przyjaciół tutaj, w tym naszym ziemskim życiu, to jest doświadczenie, taka właśnie przykrość zerwania więzi, opuszczenia przez przyjaciół jest doświadczeniem dosyć powszechnym dla naśladowców Jezusa. Trzeba się z tym liczyć, niezależnie od przyczyn i od tego, po której stronie leży wina rozpadu takich przyjaźni. To podobnej traumy doświadczali nawet najwięksi, najwspanialsi ludzie. Apostoł Paweł napisał: W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. A sam Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do swoich przyjaciół, uczniów, mówisz nie nazywam was sługami, przyjaciółmi moimi jesteście. Tak do nich mówił. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Znasz gorycz zerwanych więzi i bycia opuszczonym przez przyjaciół? Słyszysz, co teraz o tobie myślą i mówią ci, z którymi byłeś tak blisko? Trapisz się z tego powodu? Spokojnie. Nie wszyscy cię opuścili, nie wszyscy zmienili zdanie na twój temat. Jest ktoś, kto wciąż niezmiennie dobrze o tobie myśli. No i się nie cieszycie, widzę, jakoś tak. A słuchacie tego, co mówię? A teraz parę słów o współpracownikach. Bo współpracownicy to w dużej mierze ludzie, z którymi spędzamy. Bardzo dużo czasu, jeśli nie najwięcej. Czasem więcej ze współpracownikami spędzamy czasu niż z własną żoną czy z własnym mężem. Bo co całe, całe dnie się spędza czas ze współpracownikami. I potrzebujemy współpracowników. Gdybyśmy ich nie potrzebowali, to byśmy sobie sami pracowali. Ale wielu rzeczy nie da się zrobić w pojedynkę. Potrzebni są nam współpracownicy. Jest duży pożytek ze współpracy. Nie trzeba tego tu dzisiaj wytuzasadniać, bo przez dzięki współpracownikom i działaniu z nimi uzupełniamy się nawzajem, wspieramy, zabezpieczamy przed popełnieniem błędu i tak dalej i tak dalej. Dzięki współpracownikom stajemy się też bardziej efektywni i mniej obciążeni. To właśnie nam daje współpraca. Ale, gdy ludzie ze sobą współpracują, to też pojawiają się rozmaite konflikty. No, są przyczyny. Nie wszyscy, powiem, naprawdę współpracują, Już choćby z tego powodu w pewnym momencie nas zaczyna wozić coś, że jak to mieliśmy jeden, każdy miał po tyle zrobić, a on tam zrobił tylko i już odpoczywa, a ja muszę to to robić sam. To jest bolesne. I gdy zwrócimy uwagę naszym współpracownikom, gdy wskażemy na jakieś uchybienia, narażamy się niemal natychmiast na ich niechęć i na krytykę. Bardzo szybko już no, nie jesteśmy tak przy mile witani przez nich, już się tak do nas nie uśmiechają. I jeszcze gorzej, gdy w opinii pracodawcy okazujemy się pracownikami lepszymi od nich. O, to już w ogóle zaczyna się problem. Gdy jesteśmy bardziej lubiani, słuchani, gdy dostajemy jakąś pochwałę i nagrodę, a inni jej nie dostają, o to już w tym środowisku robi się nieprzyjemnie. Bo wtedy najczęściej pojawia się zazdrość. Zazdrość, a zazdrość przybiera czasem tylko dość jawne formy, a najczęściej jest ukryta. I przez obydwie strony, chyba nie do końca nawet uświadomiona, że to właśnie z powodu zazdrości, tak się ten ktoś zaczął zachowywać. Tak ten nasz współpracownik się zrobił, jakiś taki oschły, taki elektryczny, taki jakiś niedostępny, tak jakby mnie nie widział. On nawet może nie wiedzieć, że to zazdrość. I wtedy przychodzi czas, Odkrycia, co nasi współpracownicy, którzy mówili, ale super, że będziemy razem współpracować, teraz zaczynają o nas myśleć i o nas mówić. Nasi współpracownicy, z którymi tyle czasu spędzamy, z którymi żeśmy dźwi dźwignęli firmę, postawili na nogi, albo co tam jeszcze zrobili, albo uratowali cały kraj. Zaczyna się wypominanie. Ileż to my im zawdzięczamy, że dzięki nim my żeśmy to albo tamto się nauczyli, dzięki nim żeśmy wyszli na ludzi, oni jakby nam życie uratowali. Zaczyna się izolowanie w grupie. to Oni sobie tam to już rozmawiają, z tego, a my już jesteśmy na boku, bośmy nagrodę dostali ostatnio, albo nas szef pochwalił przy innych. Gdzieś nas zaczynają pomijać. A w każdym bądź razie spotykamy się z pewną chłodną obojętnością. I gorycz się pojawia. Takie doświadczenie niepowodzeń ze współpracownikami, powodowane zazdrością, takie izolowanie, taka niechęć, to jest dosyć powszechne dla w ogóle w świecie, jest powszechne, ale dla wierzących ludzi szczególnie, no bo my zawsze jesteśmy najlepszymi pracownikami w firmie. Tak? No oczywiście. My jesteśmy chrześcijanami. Słowo Boże nas zobowiązuje do tego, żeby być najlepszym pracownikiem, najlepszym uczniem, najlepszym sąsiadem, najlepszą żoną, najlepszym mężem. To no wiadomo przecież. Pan Jezus doświadczył tego ze strony przywódców Izraela. To nie była żadna współpraca jakaś, powiedzmy, zapisana w jakichś dokumentach, ale Pan Jezus. Stanął z powołania, z racji tego, po co przyszedł na tę ziemię, stanął jakby w jednym szeregu jako przywódca, powołany przez Boga, przywódca Izraela. I nie, nie robił nigdy niczego, co by szkodziło innym przywódcom religijnym. On po prostu zaczął się zajmować ludźmi, zaczął się o nich troszczyć, zaczął im współczuć, zaczął ich leczyć, zaczął ich nauczać, jak prawdziwy rabin w Izraelu. I co się stało? Kiedy przywódcy Izraela zobaczyli, że ludzie zaczynają podążać za Jezusem, to ucieszyli się? O, to się zdenerwowali. Nawet Piłat, który przecież nie, nie przebywał na co dzień z tymi przywódcami, z arcykapłanem, z, z faryzeuszami, bo oni się brzydzili Piłata, to nawet Piłat odkrył taką oto. Przyczynę, wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Piłat to wiedział, że Żydzi z zawiści wydali Jezusa. Podobną przykrość przeżywał apostoł Paweł ze strony fałszywych braci różnych takich przywódców, którzy, widząc, że Paweł odnosi sukcesy, jeśli można tak powiedzieć, w służbie Bożej, to zaczęli. Go dyskredytować. Mówiliśmy o tym przy okazji wykładu Lisu do Koryntian, że podważali jego apostolstwo i tak dalej. Tylko nieliczni potrafią się zachować tak jak Jan chrzciciel, który w obliczu spadającej popularności, podjudzany subtelnie przeciwko Jezusowi, odpowiedział: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Ten, kto ma oblubieńcę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Oto niewielu na to stać. Niewielu jest. Gotowych modlić się i błogosławić innych, którym się zaczyna lepiej udawać, powodzić niż mnie. Jeżeli po drugiej stronie ulicy pojawiła się konkurencyjna firma i widzę, że pod ich firmę podjeżdżają samochody, podjeżdżają klienci, a do mnie mniej zaczyna przyjeżdżać, mało kogo stać na to, żeby się modlić. O Boże, błogosław tamtą firmę. Błogosław, jak się cieszę, że on ma powodzenie, że ma tam dochody. No, to się wtedy zaczyna coś dziać. Co myślą o tobie twoi współpracownicy? Czy wiesz? Jeśli pracujesz oczywiście. Boli cię, że czasem są tacy niesprawiedliwi w swoich ocenach? Nie potrafisz zrozumieć, dlaczego nawet szef, który tak cię lubił, jest teraz jakby przeciwko tobie? Przykro Ci, że się tak starałeś, a oni cię zlekceważyli, nie docenili? Nie przejmuj się aż tak bardzo ich opiniami. Nie wszyscy myślą o tobie tak jak oni. Jest ktoś, kto myśli o tobie dobrze. A, ja się z tego bardzo cieszę. A teraz trochę o nas samych. O samoocenie. Bo w tym świecie. Jest oczywiście moda na sukces. Trzeba myśleć o sobie pozytywnie, umieć się zaprezentować. Bo jak to się komercyjnym językiem mówi, umieć się sprzedać. Nie za tak tanio, tylko że ja jestem naj, że ja jestem super. Ach, to jest dzisiaj, dzisiaj bardzo ważne. Jak przychodzisz i mówisz, no ja bym może spróbował, ja nie wiem, czy potrafię, nie wiem, to już zapomnij, że cię przyjmą. Musisz wchodzić jak rewolwerowiec prawie że, który potrafi wszystko ustrzelić, wszystko trafić, zdążyć ze wszystkim, który jest po prostu jak Rambo. Taki jest dzisiaj ten świat i ludzie się buzują, podładowują. Są różne kursy, specjalne szkolenia, żeby, żeby tak właśnie, taki mieć dobry obraz samego siebie. Ludzie wierzący w Pana Jezusa nie idą tym tropem świata. Oni wiedzą, kim są naprawdę i że cała ich wartość to jest Jezus Chrystus. To On w nas. Ale niestety duży wpływ ma to, co inni myślą o nas, na to, jak my sami o sobie myślimy. Nasłuchamy się, na rozmyślamy, na rozważamy. I przychodzi nam. No tak. Tak, krewni mają rację. Ja chyba zanidbuję moją rodzinę. Tak, jestem do niczego, krewniak. Och, jak myślę o tych y, przyjaźniach, które się rozleciały. Tak. Ja chyba mam to moja wina, że się rozleciały. Jak z trudności we współpracy. Z innymi pracownikami, no tak, no ja się nie nadaję. Mi tak już nie jedni mówili, że ja się nie nadaję do współpracy. Już jedni mi tak mówili, co z tobą, że ktokolwiek z tobą zacznie trochę powspółpracować, to potem odchodzi. O no tak mi mówili, no tak. I to już nie tylko inni źle o nas myślą, ale my sami tak zaczynamy o sobie myśleć, że ja jestem po prostu dno. Że ja się do niczego nie nadaję. I to przykre jest, kiedy człowiek patrzy w lustro i mówi: Ach, ty ofermo, ty, nie, ty nieszczęście jedno. To, jest, to nie jest miłe przeżycie. Jest prawdą, że dobrze jest odkryć własną nędzę. To z duchowego punktu widzenia jest bardzo ważne, powiedziałbym, Zasadnicze, by budować właści... swój obraz i swoją wartość na właściwych fundamentach. Każdy, kto przychodzi do Boga, musi przeżyć ten rozpacz nad samym sobą. Jak to apostoł Paweł napisał w siódmym rozdziale Listu do Rzymian. Wiem, że nie mieszka we mnie to jest ciele moim dobrą, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. To nie, jest, to nie jest zdanie człowieka, który ma pozytywny obraz samego siebie. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, tenże Paweł napisał: Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. I to pewnie niektórzy podchwycili, mówili: Tak, tak, to jest prawda, nie jesteś godzien się nazywać apostołem. Ludzie tak szybko podchwycą, jak zaczynasz pokutować, jak zaczynasz żałować, och, oni zaraz usłyszą, bo A, coś jest na rzeczy, to jest chyba prawda. To jest chyba prawda. Więc potrzeba, żebyśmy ukorzyli się przed Bogiem, żebyśmy zrozumieli, jak jesteśmy nędzni w oczach Bożych. Ja to mogę zrozumieć. Każdy, kto kaja się przed Bogiem, każdy, kto uniża się, kto nie ma o sobie wysokiego mniemania, robi zgodnie ze słowem Bożym. Nie powinniśmy o sobie myśleć dobrze. A przynajmniej za dobrze, jeśli już to tylko na tyle, na ile potrzeba, na ile Słowo Boże nas do tego upoważnia. Więc chociaż my o sobie nie za dobrze myślimy, czasem bardzo źle myślimy, czasem jesteśmy wręcz załamani obrazem samego siebie, to chciałbym powiedzieć, że jest jednak ktoś, kto pomimo tego wszystkiego, cośmy narobili, i co sami o sobie myślimy, wciąż myśli o nas dobrze. Kto to taki? Kto to taki? Kimś, kto wciąż i niezmiennie dobrze o nas myśli, jest nasz stwórca i ojciec w niebie. Nasz ojciec w niebie. On myśli o nas dobrze. Jak to? Czy on nie wie, jacy jesteśmy? Czyżby wiedział na nasz temat mniej od naszych krewnych, od naszych dawnych przyjaciół, od naszych współpracowników? Gdyby on wiedział to, co nasi. jak to jedna siostra kiedyś się modliła. Och, panie, gdybyś ty wiedział, co ja wiem. Tak czasem właśnie się jakoś sprawa przedstawia, że. Ci, którzy o nas prawdę odkryli, to o nas już wiedzą, co myśleć. Już wiedzą, już wiedzą, nawet ci powiedzą. A On, Stwórca, myśli o nas dobrze? Czyżbym wiedział mniej? Ależ nie, przecież On jest Wszechwiedzący. Psalm 139, znamy ten tekst. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję? Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Panie, już znasz je całe. My się czasem ugryziemy w język i ten nasz ktoś już się tego nie dowie. Ale on wie wszystko, cośmy planowali powiedzieć. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosłabym ją pojął. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Czyli On całą naszą przyszłość zna. Psalm 33. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców Ziemi. On ukształtował serce, który ukształtował serce każdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Więc jak, na jakiej podstawie, skoro On wszystko o nas wie, na jakiej podstawie możemy twierdzić, liczyć na to, że On o nas myśli dobrze? Na jakiej podstawie? Jak On wszystko o nas wie? Jak nasi w listy, czy tam znają się, dowiedzą o nas różnych rzeczy, to już przestają o nas dobrze myśleć. Czy możemy być pewni, że On, Ojciec nasz w niebie, myśli o nas dobrze? Tak, ponieważ On. Patrzy na nas przez pryzmat syna, swego umiłowanego Jezusa Chrystusa. Jeżeli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to Bóg umieścił nas w Chrystusie. I już nie widzi nas, naszej nędzy, tylko widzi swojego umiłowanego Syna. A jak widzi swojego Syna, to wszyscy, którzy są w tym Synu, są Mu mile widziani. Przez ten fakt. Jakby zabezpieczeni przed złymi myślami. Właśnie to przesądza, że Bóg dobrze o nas myśli. I tego nic nie może zmienić, bracia i siostry. Nic nie może tego zmienić. Żadne intrygi, żadne cenzurki, żadne donosy na nic się tu nie przydadzą, że ktoś nas zakapuje, że ktoś o nas powie, wyjawi jakąś prawdę i Bóg przestanie o nas dobrze myśleć. Nic tego nie zmieni. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Rozumiecie to? Właśnie ta miłość Boża do nas jest w Chrystusie Jezusie. Gdy my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, to nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej, bo Ojciec nigdy nie przestanie miłować Syna. A wszyscy, którzy są w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, są mile widziani. On dobrze o nas myśli. Dopóki trwamy w wierze w Syna Bożego, nic nas nie może zochydzić w oczach Bożych. Żaden nasz grzech, żaden nasz upadek, żadne, żadne nasze zachowanie, żaden nasz błąd nie zochydzi nas w oczach Bożych. Bo jesteśmy w Synu Bożym, a On nam przebacza nasze grzechy. Aleluja! Co Bóg o nas myśli? Bo mówimy, że dobrze o nas myśli. Co Bóg o nas myśli? Bo to, co o sobie myślimy, co inni o nas myślą, to wiemy. Może przez chwileczkę spójrzmy. Zobaczmy to na przykładzie listu skierowanego do wygnańców żydowskich, którzy przebywali w Babilonii. Bóg przez proroka Jeremiasza. Posłał do nich słowo, tam do Babilonii, tam, gdzie przez 70 lat byli w niewoli. Byli w takiej specyficznej sytuacji, że inne narody mogły źle myśleć o Żydach. Zresztą do dzisiaj tak jest. Jedni o drugich między sobą mogli myśleć źle, mogli się oskarżać o przyczyny tego, że tak się stało, o królu, mogli źle my... król mu ludzie... no różne mogli, rze... mogli rzeczy myśleć o sobie. Tym bardziej sami o sobie mogli myśleć źle. A Bóg, co on o nich myślał? 29 rozdział Jeremiasza, 11 werset. To jest to kluczowe słowo, które chciałem Wam dzisiaj zostawić. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć. Nadzieją. Ej, słyszycie to? To Bóg myśli o nas. Z tego tekstu możemy się czegoś nauczyć, co Bóg o nas myśli także, bo my jesteśmy ludem Bożym, bo jesteśmy w Chrystusie Jezusie. A więc po pierwsze Bóg ma o nas myśli pokojowe. Mam myśli o pokoju, a nie o niedoli. W tym słowie się zawiera to wszystko, co najlepsze. Shalom hebrajskie to jest to życzenie wszystkiego najlepszego. Bóg takie ma myśli o nas, myśli pokojowe. Shalom. Pan Jezus przychodzi do uczniów i mówi: Shalom, pokój Wam. Pokój mój zostawiam Wam, mój pokój daję Wam. Pan nigdy, kiedy patrzy na nas, kiedy przybliża się do nas, nie idzie z nabitą bronią. Pan nie jest też furiatem. Jak zobaczy, że się źle zachowamy, to że zaraz nas ukaże i już się skończyło. On nie jest taki. Jest cierpliwy, jest wspaniałomyślny, jest miłosierny. Chociaż 150 razy zrobisz coś źle, on dalej cię kocha. Chociaż odejdziesz z jego drogi, jego łaska dalej idzie za tobą. Parę dni temu dostałem list od jednej dziewczyny, która była u nas w Boże. Pięć lat błądziła po świecie, odeszła od Pana, a teraz przeżyła Recovery, czy jakby to powiedzieć. I ona chce już za Panem Jezusem. Słucha naszych gdzieś w Warszawie mieszka, słucha naszych nabożeństw. Czyta słowo Boże, chodzi na nabożeństwa, cieszy się, wróciła do Pana. Sama wróciła? Nie, bo on wciąż miał o niej myśli pokojowe. Jej nie przekreślił, dlatego że poszła w świat. Jego łaska poszła za nią, poszła za nią. Pan cierpliwie czekał. Aleluja. Takie myśli Pan ma o nas, o Tobie ma takie myśli Pan. Chociaż inni może myślą o Tobie źle, chociaż nawet Pastor może myśli o Tobie źle, chociaż może Twoi rodzice już się przekreślają albo Twoje dzieci. Nie przejmuj się tym. Jego myśli są pokojowe. Po drugie, jego myśli są przyszłościowe, jak przeczytaliśmy. Aby wam zgotować przyszłość, to prawdziwy ojciec myśli o swoich dzieciach. Myśli o ich przyszłości. Myśli, jakby te dzieci swoje zabezpieczyć na przyszłość. A ojciec odwieczny myśli o wieczności. Nie myśli tylko o tych paru krótkich dniach na ziemi, tylko myśli o wieczności. Oczywiście jego myślenie o naszej wieczności, o przyszłości, zderza się z naszą krótkowzrocznością, bo myśmy chcieli teraz tutaj cukierki, czekoladki, przyjemności jak najszybciej. Żeby nie trzeba było chodzić do szkoły, żeby nie trzeba było chodzić do pracy, żeby pieniądze rurą leciały do nas, żeby można było tylko chodzić do supermarketów i tak dalej. O tak byśmy chcieli, żeby było zawsze zdrowie, żeby wiaterki odchodziły dobrze, żeby nie było żadnych problemów, żeby wszystko tak, żeby samochodzik ciągle nie nierdzewiał i tak dalej. On myśli o przyszłości, on jest ojciec, prawdziwy ojciec. On tros, prawdziwą troskę ojcowską wyraża. I jest skuteczny w gotowaniu nam przyszłości. Na jego zegarze wszystko jest w o czasie. I mówi ci, że myśli, że myśli o Twojej przyszłości. Mówi nam, że myśli o naszej przyszłości. Nasz ojciec w niebieskich. Jego myśli są dobre. On dobrze o nas myśli. Bo jak myślisz o swoim dziecku źle, to nie szykujesz mu przyszłości, to musisz rać same te obuzie. W Izraelu, jak był jeszcze krnobrny, to nawet go trzeba było zaprowadzić do rady i go ukamionować własnego syna. Ale ten Ojciec, Ojciec Niebiański, myśli dobrze o nas. Po trzecie, Jego myśli to myśli pokrzepiające nas. To, co On o nas myśli, ma na celu pokrzepić nas, natchnąć nadzieją, to jest to tak oddane w naszym przekładzie. Jesteśmy bardzo wrażliwi na zranienia, skłonni do zniechęceń. Często uprawiamy czarnowictwo. Ktoś o nas coś źle powiedział, a to wszystko jest bez sensu, bez sensu. Bo ktoś tam, Jakaś koleżanka powiedziała, że mam krzywy nos, albo coś tam, albo że zęby nie takie, czy coś, czy to już, a bez sensu. Tacy jesteśmy. A Bóg zna naszą wytrzymałość i myśli o tym, żeby nas natchnąć nadzieją. On dobrze o nas myśli. On się nie spóźni nigdy, żeby nas podtrzymać. My, się, my już widzimy czarną ścianę. Myślimy, a koniec, to ostatni dzień życia chyba. Ale on myśli i słoneczko wyjdzie rano. Telefon jakiś zadzwoni. A nie masz takiego krzywego nosa, tak tylko gadałam. I jakoś się nam już robi jaśniej. A chodź z nami! Chodź! Chcemy, żebyś pojechał z na. Ach, jak miło, że nas zaprosili. Taki, taki banialuk czasem, a jak nam samo poczucie poprawia? Ojciec nasz w niebiesiech, on pociąga za te sznureczki. I on wie, jak nas natchnąć nadzieją, że się znowu chce żyć, że znowu warto żyć. W ostatnią niedzielę śpiewaliśmy. Warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. Jeśli się tego uchwycisz, jeśli uchwycisz się wiarą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to choćby cię wszyscy przekreślili, Ty wie, że warto żyć na przekór w całemu światu. Będę żył! Ha, ha. Będę żył, bo On żyje, bo On daje mi siłę. Bracia i siostry, to co on o nas myśli, jest fundamentem naszego przetrwania. Bóg dobrze o mnie myśli. To jest, to jest odkrycie o kapitalnym znaczeniu. Tylu o mnie źle myśli i źle mówi. Sam w siebie nie wierzę już. On myśli o mnie dobrze. Oto dlaczego apostoł Paweł nie zachwiał się pomimo tylu ataków, jakie przeżywał. Mamy je opisane. Hmm. Oto dlaczego nasi poprzednicy w wierze przetrwali lawinę krytyki, odrzucenia, prześladowanie, bo oni znali swoją pozycję w Jezusie Chrystusie. Oni wiedzieli, że Pan o nich dobrze myśli, że Pan jest po ich stronie i my mamy ten fundament przy najbardziej nieprzychylnych ludzkich opiniach na nasz temat, przy jak najbardziej niskiej ocenie samego siebie możemy wciąż trwać i się nie zachwiać, bo Bóg dobrze o nas myśli On o nas dobrze myśli. Pan myśli o nas dobrze, pomimo tego, że tak wiele razy go zawiedliśmy i zasmuciliśmy. Jego dobre myślenie nie jest od tego uzależnione. Myśli o nas dobrze, pomimo tego, że diabeł każdego dnia skarży na nas, taki skarży pyta to jest, który jak tylko coś zrobimy, to przychodzi a on to zrobił, a on tam popatrzył, a on tam pojechał, a czemu go nie było i tak dalej. To robi diabeł. Diabeł jest gorszy niż te skarże pyty ze szkoły, czy tam z podwórka, czy z rodzeństwa. On wciąż myśli o nas dobrze, bo na prawicy ojca siedzi nasz zbawiciel. Któż, jest powiedziane w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam? Hm. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby miał z nim, wraz z nim nie darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, stał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami, hmm, więc może się skarżyć. Mogą źle mówić, myśleć o nas. Rozumiecie to, drodzy przyjaciele? Jesteście ze mną w tym rozważaniu? O wszystkim przesądza tu wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to Bóg o tobie dobrze myśli. To prawda, wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy wrażliwi na to, co ludzie o nas myślą. Gdy myślą o nas źle, to się smucimy i staramy się to jakoś naprawić. A co się dzieje w naszej duszy, gdy się dowiemy, że ktoś myśli o nas dobrze? No co się dzieje? No cieszymy się. Jak ja gdzieś tam usłyszę, że ktoś o mnie dobrze coś myśli, powiedział, to się cieszę. A ja sobie źle myślałem o nim. A on, on mnie tak dobrze powiedział. Czyli to jest bardzo dobra metoda, żeby budować dobre relacje. Nawet jak wiesz, że ktoś tam nadaje już na kogoś, nie? Pójdź do niego i nawet, no, nawet trochę się wytęż i coś zbuduj, takiego, nie tam, żeby nieprawdziwego, bo, ale zbuduj jakąś dobrą, powiedz, że ten Kowalski o tobie ostatnio tak dobrze mówił. No bo niemożliwe. Co, co ty? No naprawdę, dobrze o tobie mówił, tak żeśmy i nagle się w tym sercu tego człowieka robi jaśniej. Tak budujemy relacje. To jest taka praktyczna rzecz. Jak wiecie, że ktoś się nastawia na kogoś, to trzeba z tym kimś porozmawiać, wyciągnąć z niego coś dobrego na temat tamtego i pójść z tą informacją. My częściej lubimy iść z inną informacją. A wiesz, co on o tobie mówił? Chodzi o to, żebyśmy poszli z dobrą i temu, i temu się lepiej zrobi. Nasza nawet pozytywna opinia w oczach ludzi nie mających na nasze życie żadnego praktycznego znaczenia, poprawia nam jakieś samopoczucie, lepiej się nam robi jaśniej na duszy. A co dopiero mówić, gdy dobrze myśli o nas ktoś, kogo kochamy, szanujemy i od kogo zależy nasza przyszłość? O, jak ktoś taki o nas dobrze myśli, to to już jest wielka rzecz. To już naprawdę jesteśmy uskrzydleni. Ja, prezydent Gdańska o mnie się w telewizji wypowiedział, że jestem jednym z najmądrzejszych ludzi w tym mieście. O! No, tak. Celem tego rozważania dzisiejszego jest właśnie wskazanie nam na najwyższego i przekonanie nas, że on o nas myśli dobrze. O Tobie myśli dobrze. I o Tobie. O każdym z nas. Ludzie różnie o nas myślą. Czasem nas cieszy, to z czasem sprawia nam przykrość. I nie namawiam nikogo dzisiaj tutaj, abyśmy ignorowali to, co inni o nas myślą. Pragnę jednak zwrócić naszą uwagę na to, co myśli o nas Pan. I uwaga! Jeżeli się nie narodziłeś jeszcze na nowo, jeżeli Jezus Chrystus nie jest Twoim Zbawicielem i Panem, to mam radę: czym prędzej to zrób. Upamiętaj się, nawróć się do Jezusa Chrystusa, bo wtedy zyskasz tę pewność, że Ojciec. Myślę o Tobie dobrze, ale już to, że dzisiaj jesteś wzywany do tego, świadczy o tym, że Ojciec myśli o Tobie dobrze, bo znaczy, że jak jesteś wzywany, to się nadajesz do zbawienia. Możesz się nawrócić, znaczy On myśli o Tobie dobrze. Może inni mówią: Z Niego to nigdy już nic nie będzie. A Ojciec w niebie mówi: Będzie z Ciebie coś. Nawróć się, przyjdź do mnie, ja zmienię, czy ja Ci pomogę. A dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa mam dzisiaj osobiste poselstwo. Bóg dobrze myśli o tobie. Zapamiętaj to sobie. Zapamiętaj, chodź z tym każdego dnia. Bóg dobrze myśli o mnie. Uspokój się, odetchnij, podnieś głowę. Błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew ci to objawia, ale Ojciec, ale Duch Święty, który w swoim Słowie objawił to, jak Bóg myśli o nas. I na koniec, jeżeli znasz pozytywne uczucie biorące się z tego, że ludzie dobrze o tobie mówią, ciesz się tym. Nie mów, a, nie macie racji, ja jestem, goły, ja jestem zły. Ciesz się tym, że, my, że o tobie mówią dobrze, ale nie opieraj się w swoim życiu na tych opiniach, bo ludzkie opinie są ulotne. Dzisiaj mówią o tobie dobrze, a jutro cię obsmarują. Ciesz się, że mówią dobrze, ale niech to nie będzie Twoim fundamentem. A jeżeli jesteś pełen goryczy, bo ludzie cię źle odbierają, obmawiają jednym słowem, źle o Tobie myślą, oczywiście rozważ, czy nie mają racji. Bo czasem też tak jest. Ale nade wszystko zwróć uwagę na to, co Bóg myśli o Tobie.